No, z nami jest Barbara Zima, jedna z bramkarek reprezentacji Polski juniorek. Powiedz, jak się przygotowałyście do turnieju Mistrzostwa Europy Dywizja B? Jaka to dla Was jest impreza, jakiej rangi? No i co chcecie tam osiągnąć? No, jak najbardziej to jest nasze marzenie. Myślę, które jest do spełnienia. Przygotowania były bardzo ciężkie, dużo pracy w to włożyłyśmy i serca. I myślę, że pójdzie wszystko ku dobremu. A jak oceniasz swoją pozycję, bo masz też na tej pozycji jeszcze dwie koleżanki. Jak ta rywalizacja wygląda? Znaczy się u nas rywalizacja, bardziej pomagamy sobie wszystkie razem. Nie ma tak, że któraś jest lepsza, któraś jest gorsza, tylko wszyscy na tym samym poziomie. Tam czeka Was kilka meczów, no, bodajże chyba pięć. Jak tutaj tych rywali już po analizie oceniacie? Jakie szanse na awans do Dywizji A? No, myślę, że nie będzie łatwo, ale na pewno mamy jakieś szanse. Ale też już wiem, że grałyście ze Szwajcarią. To będzie jeden z grupowych rywali. Jak pamiętasz ten mecz? Ten mecz był ciężki, ale pamiętam, że wygrałyśmy i to chyba nawet jedną bramką. A teraz taka prośba do kibiców, którzy na pewno będą mocno kciuki trzymali? Tak, żeby trzymali za nas kciuki i wierzyli w nas, że wygramy. Dziękuję bardzo.